Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś zapraszam Was na foodbook. Zaczynamy oczywiście od śniadania. Pierwszy raz nagrywam taki odcinek na dużym statywie. Dajcie znać, czy ta perspektywa Wam się podoba, czy odbiór tego filmu jest ok. Ja mam już ugotowany ryż. Przełożę go sobie tutaj do salaterki. Jest to ryż ugotowany na mleku kokosowym. Przelałam sobie tutaj połowę do szklanki, przykryję woskowiką i schowam do lodówki, bo tej połowy będę używać jeszcze dzisiaj, ale później. Może nawet nie całej tej połowy, zobaczymy. A teraz ryż przekładam do salaterki. Wybaczcie, trochę się nie umiem tutaj ogarnąć. Tutaj wcześniej w blenderze zmiksowałam sobie banana i wyszła z niego taka fajna pianka. Ja już Wam mówiłam, że jak chcecie uzyskać taką super kremową konsystencję do jakichś przepisów typu placki bananowe, to najlepiej właśnie blendować długo w takim pojemniku od blendera. Dzięki temu wychodzi fajna pianka, a bardzo wiele osób rozgniata widelcem. Tak też można oczywiście, ale konsystencja moim zdaniem jest lepsza po zblendowaniu. No i teraz do tego mojego ryżu dodam sobie tego banana. Żeby było jeszcze bardziej kokosowo, dodam wiórki kokosowe. Ale rozsypuję, wybaczcie. Jeszcze jestem trochę zaspana. I dla koloru jeszcze trochę borówek amerykańskich. Nie wiem jak Wy, ale ja jem oczami. Nie zawsze mi moje dania ładnie wychodzą, nie zawsze wyglądają estetycznie, ale ogólnie staram się zawsze w miarę tak ładnie podawać, bo zdecydowanie właśnie jem oczami. Im coś wygląda ładniej, tym mam na to większą ochotę. Dobra, powiedzmy, że tak. I tak wygląda właśnie śniadanie, czyli taki kokosowy deser ryżowy z borówkami. Zabieram się za obiad. Tutaj już przed chwilą umyłam sobie pieczarki. Dosyć sporo, bo Niko też zabierze ze sobą do przedszkola, bo mamy takie zalecenie, więc tak. Więc tutaj trochę więcej pieczarek. Umyłam sobie dwa pomidory, dwie marchewki i tutaj ukroję sobie kawałek cebuli. Nie będę używać całej, myślę, że 1/4 spokojnie mi wystarczy. Dwa ząbki czosnku. Przygotuję sobie wszystkie warzywa, a potem zaczniemy smażenie od cebuli. Będę smażyć oczywiście na oliwie z oliwek, a potem będę dodawać do tej cebuli resztę warzyw. Trochę podsmażyłam pieczarki już, jak widzicie, nie wszystkie, ale większość się już ładnie zarumieniła. Teraz dodam marchewkę. Ja ją specjalnie tak drobno na takiej tarce potarłam z tego względu, że ona szybciej zmiękła. Im większe kawałki, tym one się dłużej robią, więc ja lubię marchewkę właśnie jak najdrobniej pokroić czy zetrzeć, wtedy ona się szybko robi. Więc okej, do tych moich pieczarek, które już fajnie tutaj się podsmażają, dodajemy tą marchewkę. Jest jej całkiem sporo. Dodałam czosnek i teraz niech to trochę się jeszcze podsmaży. Jak widać, marchewka i pieczarki zaczęły wypuszczać wodę, więc świetnie. Ja doleję jeszcze odrobinę wody, żeby w niej mogła się marchewka ugotować i żeby później zrobił nam się z tego fajny sos. Dodamy później pomidora, trochę koncentratu pomidorowego i przyprawy. Więc właśnie zależy mi na tym, żeby trochę tej wody tutaj na tej patelni było, żeby z tego wyszedł sos. Okej, sytuacja wygląda tak, że tutaj na patelni sos powoli się gotuje. Zaraz go będę wyłączać, bo już jest praktycznie gotowy. Dodałam właśnie pomidora, koncentrat pomidorowy, sól, pieprz, trochę wody i sobie to tak, widzicie, gotuję. I oprócz soli i pieprzu jeszcze pokażę Wam przyprawę. Przywiozłam z Polski taką przyprawę, pomidory suszone z czosnkiem niedźwiedzim. Ona jest bardzo dobra, więc pomyślałam, że dzisiaj będzie fajnie pasować. I do tego papryka wędzona. Tutaj na sitku
komosa ryżowa, która już jest przepłukana. Zaraz będę wstawiać wodę w czajniku i ją będę gotować. Myślę, że około tak do 15 minut max, ona się dosyć szybko robi, a jak sos tutaj się gotował, to ja sobie zrobiłam porządek na blacie. Więc plan jest tylko taki, że ugotuję tą komosę, nakładam później wszystko na talerz i jest porządek, mogę jeść spokojnie. No i obiad gotowy, wymieszałam na patelni komosę z tym sosem i może nie wygląda jakoś specjalnie apetycznie, ale myślę, że będzie smaczne. Dodałam na górę jeszcze natkę pietruszki i tak za mną chodził tuńczyk, dzisiaj stwierdziłam, dobra, dodam tuńczyka jeszcze na górę, natomiast jeżeli nie dodacie tuńczyka, to będziecie mieć danie wegańskie. O, jakaś mucha mi tu lata, dobra, więc ja uciekam jeść. Wróciliśmy do domu, no odebrałam Niko z przedszkola, byliśmy jeszcze na spacerze, na drobnych zakupach, pojawiły się mrożone owoce, co mnie bardzo cieszy, uzupełniłam swoje zapasy, a tutaj będzie szybki koktajl. To jest moja bomba witaminowa, piję codziennie albo sok wyciskany, albo koktajl. Niekoniecznie muszą być to owoce, często też są to warzywa. Do tego, aha, bo wam nie powiedziałam, już chciałam przejść dalej. Mamy tutaj mleczko kokosowe, niewielką ilość, ta, która została z śniadania. Jeszcze mi tam trochę zostało, wykorzystam może do owsianki. Dalej mam mrożone mango, tutaj dwie piękne, świeże morele, które już są bardzo dojrzałe, wypadałoby je zjeść. I do tego teraz, jak zwykle, nasiona chia, które są u mnie bardzo często do różnych posiłków, więc chia zalejemy odrobiną mleka owsianego i odrobiną wody. Dzięki takim sokom świeżo wyciskanym albo koktajlom właśnie uzupełniacie sobie też płyn, więc to jest fajne. Ja ostatnio, o dziwo, jestem bardzo dobrze nawodniona, jak zawsze mam z tym problem, że nie pamiętam o piciu wody, tak teraz te koktajle i soki sprawiają, że rzeczywiście to moje nawodnienie jest większe. I teraz szybko to zmiksujemy. No i koktajl mamy gotowy, wyszedł idealnie. Konsystencja nie za rzadka, nie za gęsta, czyli jednym słowem się udało. Czasami muszę dodawać właśnie więcej wody albo napoju owsianego. Tak, te dźwięki to oczywiście gość, zawsze musi się Filip pojawić. No i cóż, przelewam do szklanki i pijemy z chłopakami. No i przyszedł już czas na kolację. Pokażę wam dzisiaj taki przepis, który robię często, kiedy po prostu nie mam pomysłu na to, co ugotować. Chcę coś, co będzie szybkie, proste, smaczne i zdrowe. Tutaj mam już dwie kromki chleba, Alex jakiś nowy kupił. I tak, nałożę pastę. Pokazywałam wam te pasty już chyba z 2 lata temu. Warzywo na pieczywo, one są przepyszne, oni mają różne wersje. Ja dzisiaj wybrałam suszony pomidor z żurawiną. Jakaś mucha mi tu lata, wybaczcie. Jeżeli szukacie fajnych, dobrych past z fajnym składem, to te są fajne i polecam wam też markę Prima Vika. Ona też ma dobre pasty. Więc na obie te kromki nałożę właśnie tą pastę. Już widać, że jest jej niewiele, więc wypadałoby ją też wykończyć. Teraz nakładam pomidor. Mogłabym na górę położyć oliwki, ale stwierdziłam, że dzisiaj już się nie bawię w ich krojenie. Nałożyłam sobie po prostu do salaterki właśnie zielone oliwki i tutaj mam karczocha. Pokazywałam wam, że udało mi się w tygodniu hiszpańskim w Lidlu kupić właśnie karczochy, które bardzo z Aleksem lubimy. W Hiszpanii się ich najedliśmy, można kupić takie surowe. Moja teściowa robi genialne, natomiast tutaj te z tego tygodnia hiszpańskiego z Lidla też są całkiem fajne, więc tak. Więc mam tutaj właśnie te karczochy i oliwki, więc nie nakładam już na kanapki, tylko teraz dodam tartą mozzarellę i to będę zapiekać mniej więcej 5 minut, tak żeby się serwop spuścił, temperatura 180 stopni. No i dosłownie w kilka minut kolacja gotowa, dodałam jeszcze troszeczkę tej przyprawy z suszonymi pomidorami do smaku. Jak widzicie, można dosłownie w kilka minut zrobić pyszną kolację. Jeżeli ten film wam się spodobał, dajcie kciuki do góry, będzie mi bardzo miło. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie, ściskam, buziaki, pa pa.